Raz, raz. Dobry wieczór. Tak jak nas zapowiedziano, mam na imię Łukasz. Dzisiaj chcielibyśmy się troszkę podzielić z Wami naszym doświadczeniem w walce z wyciekami pamięci w branży, która jest związana z gamblingiem. Nasza firma Common zajmuje się kasynami. My bezpośrednio pracujemy przy programie afiliacyjnym, więc dostajemy już kasyna odpowiednie dane, które musimy przetwarzać, musimy je przeliczać. Jest ich dość sporo codziennie, więc też musimy na bieżąco sprawdzać, jak ta pamięć jest wykorzystywana. O czym dzisiaj powiemy? Zaczniemy od takiego wstępu odnośnie tego, czym jest memory leak. Będziemy chcieli też, żeby każdy z nas był mniej więcej na tym samym poziomie, więc troszkę omówimy Zip Value, Garbage Collector. Na samym końcu podzielimy się tymi kwestiami, które według nas są dobrą praktyką. Będzie to w pewnej części powtórzenie tego, co słyszeliście przez cały dzień odnośnie dobrych praktyk programowania, jednak nakierowane na zużycie pamięci. A następnie przejdziemy do przykładu, w jaki sposób my staramy, jaką strategię przyjmujemy, żeby te wycieki pamięci zidentyfikować naszemu programowi. Zatem, zaczynając od podstaw, czym jest memory leak? Zatem memory leak jest niczym innym jak pewną niedbałością ze strony programisty, który w całym swoim procesie zapomina o tym, że pewnych rzeczy przestaje używać i ich nie zwalnia. Jak się objawia taki memory leak zwykle w pamięci? W procesach ciągłych łatwo to zauważyć, że ta pamięć sukcesywnie wzrasta z iteracji na iterację, przetwarzając kolejne zadania. Dochodząc do pewnego momentu, gdzie ta pamięć jest zużyta już w dość dużej ilości, następuje też wydłużenie procesu samego PHP przy tych samych zadaniach. I teraz... Okej. Jako, że PHP jest zaimplementowane w C, także zaczniemy od całkowitych podstaw, ale to tylko taki krótki wstęp. Najważniejszą strukturą, którą mamy, jest tak zwany Zidval Struct, który jest po prostu nazwany Zidvalem. Po prawej stronie widać tą dynamiczną naturę języka PHP. Tak naprawdę te wszystkie właściwie deklaracje wskaźnikowe jakby prezentują, są zaimplementowane jako osobne struktury, ponieważ każdy z typów ma swoją charakterystyczną strategię alokowania pamięci. Jest to typ union po prostu i dlatego tylko jeden z tych typów może w jednym momencie zalokować pamięć, która odpowiada największemu, po prostu odpowiada największej zalokowanej pamięci przez dany typ. I tym momentem, takim krótkim wstępem, możemy przejść do tak zwanego refcountingu. Jak widać na slajdzie, jest to licznik do zliczania ilości zużycia danej wartości. Najprościej mówiąc, powiedzmy, inicjalizujemy jakiś obiekt, jest on zalokowany w pamięci i powiedzmy trzy zmienne referują do niego. Już nie mówię o tych referencjach poprzez znak ampersand, mówię po prostu o zmiennych, które są przypisane do siebie. I w tym momencie refcount powinien wynosić 3. Wszystko jest w porządku, jest to zrobione w celach optymalizacji języka, optymalizacji pamięci, bo nie zawsze jest sens przechowywać 3 obiekty jednocześnie w pamięci, alokować pamięć specjalnie, dlatego alokujemy jedno miejsce w pamięci i jeden obiekt. W porządku, tylko że jest z tym pewna wada. W momencie, gdy napiszemy kod, który na przykład posiada tak zwaną referencję, jakby to powiedzieć, cyrkularną referencję, gdzie kod referuje sam do siebie, obiekty na przykład same siebie zawierają i dochodzi do pewnej pętli, to tak zwany cycle collector, który sprawdza, które z tych refcountów są zero, no nigdy nie posprząta tych obiektów i zalokowana pamięć już zostanie aż do samego ubicia procesu. I jeśli chodzi o zmiany z PHP 7, jeśli ktoś pracuje jeszcze w starszych wersjach, to zauważy tutaj istotną różnicę, gdyż PHP 7 wprowadził bardzo dużo istotnych zmian. Ten refcounting już nie jest taki sam jak w PHP
starszych od wersji 7. W starszych wersjach zawsze recounting był przechowywany przez każdy z typów. Powodowało to pewne narzut pamięci, ponieważ przy takich prostych typach jak integer czy boolean, no nie jest to potrzebne. Dlatego zmieniono tą strategię i na przykład dla takich typów jak integer właśnie ten recounting nie jest liczony. Po prostu każda wartość, którą przypiszemy, będzie osobno alokowała pamięć. I jeśli chodzi o takie typy złożone jak object resource, już mówię tutaj o tej referencji już poprzez znak ampersandu, ten refcounting będzie już zawsze liczony. Jeśli chodzi o łańcuchy znaków i tablice, tu jest strategia, to zależy. Dlaczego? Ponieważ występują tak zwane tablice też niemutowalne i też zaimplementowano taki wzorzec internet strings, który też zapobiega zbyt dużemu zużyciu pamięci, alokuje też jedno miejsce dla każdego z łańcuchów znaków. Jeszcze jeden slajd, psi, struktury. Tak jak mówiłem, refcon jest po prostu intem, żeby po prostu nie komplikować sprawy. Jeśli chodzi o podejrzenie refcountingu, dzięki najpopularniejszemu narzędziu do debugowania, czyli xdebugowi, jak ktoś nie używa, to polecam, który dostarcza funkcję xdebug, debug z evil, możemy taką referencję podejrzeć. Możemy to też sprawdzić za moment na praktycznym przykładzie. Przełączymy się na edytor. Tu nie mam podglądu, także będzie. Sobie pozwolę to tak odpalić. OK. Tak jak powiedziałem, Refcon Zero. Tu też jest pewne narzędzie, ale to będziemy o nim opowiadać już na samym końcu, ale to też możecie potem sobie sprawdzić, te zrzuty pamięci. W tym momencie każde miejsce, właściwie dla każdej zmiennej jest zalokowane jedno miejsce pamięci, przepraszam, osobne miejsce pamięci. Jeśli chcielibyśmy uruchomić refcounting, to oczywiście możemy sobie to zrobić. I refcounting został uruchomiony, to oznacza, że znaczy oczywiście to jest przykład bazowy i dla wartości typu integer nie ma to sensu, ponieważ i tak jest zalokowane 16 bajtów, to nie ma bardzo impaktu na pamięć. Największa zabawa zaczyna się po prostu przy takich złożonych typach jak obiektach czy tablicach. Sprawdźmy sobie jeszcze typ integer, właśnie jest, przepraszam, string. Tu jest ta strategia tak zwanego string interning. Jest to wzorze zaimplementowane także w innych językach, Python, Java czy C Sharp. I w momencie, gdy jakby alokujemy pamięć dla jednego z łańcuchów znaków, cały czas, dopóki tego łańcucha znaków nie zmodyfikujemy, wszystko będzie korzystać z tej alokacji pamięci. To też jest potrzebne na przykład przy hashmapach. Hashmapy także tworzą sobie hasza i korzystają z tego łańcucha znaków. Tak, jeszcze sobie zobaczymy, jak to będzie wyglądać w tym momencie. Jeszcze sobie zrobimy. Tak naprawdę w tej funkcji podajemy nie tyle co zmienną, co symbol danej zmiennej, ponieważ symbol możemy podejrzeć w momencie zrzutu pamięci. I tak jak widać tutaj na outputcie, refcounting został oczywiście uwolniony. Jeśli chodzi o... Dobrze, to jeśli przejdziemy teraz do typów object, już takim szybkim wstępem. Refcounting oczywiście jest dwa. Tutaj na przykład dodanie ampersandu, na przykład referencji kompletnie nie zmienia nic. Także cały czas alokowane jest jedno miejsce pamięci. Jeśli chodzi o array, to trzeba mieć na uwadze taki jeden schemat działania, właściwie strategię działania, który nazywa się copy on write, który może mieć impact na pamięci, a dużo na pamięciach, znaczy dużo z tablic korzystamy, często przeznaczamy tablicę do korzystania z bardzo dużej ilości danych, przez co jest pewien mechanizm, który może mieć bardzo duży na to wpływ. Tak, tablica też mniej więcej w takiej strategii, jak string jest oznaczona, po prostu jako niemutowalna do momentu, aż skorzystamy
skorzystamy z, jakby z przypisania tutaj, powiedzmy, z modyfikacji. To jest właściwie ten strategia copy and write, gdzie uruchamia się już refconting dla wartości zmodyfikowanej. Tutaj jest jedna taka ważna rzecz. W momencie, gdy tą pierwotną tablicę zmodyfikujemy, to ona już zostaje skopiowana. I powiedzmy, tutaj tego nie widać, bo jakby ona zajmuje bardzo mało pamięci. Jednakże, jeśli popatrzymy na ten przykład pod spodem, to przypisanie wskazuje na to, że zużycie pamięci jest takie samo przez cały czas wykonania skryptu. Jednak jeśli zmodyfikujemy bazową tablicę, to ten wzrost pamięci jest istotny. A to jest bardzo mały przykład po prostu z 10 tysiącami integerów. To jest dalej mało bajtów, ale jeśli wyobrazimy sobie na przykład tablicę przechowującą setki tysięcy obiektów, tutaj sytuacja może wyglądać drastycznie inaczej. Oczywiście tak by są pewne, czy tak powinniśmy robić, czy nie, to decyzja należy do nas. Jednak jest to pewien sposób rozwiązania czasami tego problemu. OK, teraz przejdziemy do przykładów z wyciekami pamięci. Z tym wstępem teoretycznym możemy zauważyć właściwie, że ten refconting będzie bardzo ważny dla garbage collectora. Dobrze, to ja teraz przeprowadzę was przez takie prymitywne przykłady wycieków pamięci. Jeden z takich wycieków, który tutaj mamy, to jest taki bardzo fundamentalny błąd. Mianowicie mamy zwykłą pętlę, w pętli generujemy jakiś random name, na podstawie tego random name tworzymy zmienną, do niej przypisujemy tablicę o określonej wielkości, żeby widzieć jakiś konkretny wynik. No i jeżeli nic nie zrobimy, to ta tablica, jeżeli będziecie procesem ciągłym, będzie cały czas sukcesywnie zajmować nam coraz więcej pamięci, dlatego że nie jest ta pamięć zwalniana. Żeby temu zapobiec, wystarczy w tym miejscu, jak pewnie się spodziewacie, zrobić unset i usunąć każdą zmienną, kiedy przestajemy jej używać. Wariable. Jak widzicie tutaj, zaczynaliśmy od pamięci, która była 386 kB, kończymy na pamięci zużytej 386 kB. Sytuacja ma się troszkę gorzej w momencie, kiedy mamy taką sytuację. Tu mamy taki przykład, gdzie mamy klasę invoice. Jak wiemy, invoice prawdopodobnie będzie zawierał jakieś itemy. I powiedzmy, że wsiada programista, który nie bardzo rozumie pewne zasady architekturalne i stwierdza, że invoice item, jak zostanie dodany do invoice'a, powinien zmienić także jego total. Więc implementuje zależność wewnątrz invoice item, tak żeby modyfikować ten invoice, który jest na zewnątrz. Zatem jak widzimy, invoice będzie zawierał itemy i każdy item będzie zawierał też invoice. Czy wiecie, gdzie takie sytuacje występują zwykle? Doctrine, tak, zgadza się, mamy cyrkularne referencje i to nazywamy cyrkularną referencją. To jest taki przykład, gdzie tworzymy invoice, do niego dodajemy trzy itemy. Jak widzicie, nie mam żadnych symboli, które wskazują mi na invoice item, więc nie mogę ich w późniejszym procesie usunąć. No i robię unset invoice. Potem jak zrobiłem unset invoice, pamięć wzrosła mi do 12 MB, nie została zwolniona. A to dzieje się z tego względu, że system zarządzania pamięcią w PHP nie jest w stanie stwierdzić, czy ten obiekt można usunąć już z pamięci, czy nie. Dlatego, że jest to dalej używany przez inne obiekty.
Co w takich sytuacjach możemy zrobić? W takich sytuacjach przychodzi nam z pomocą taka aplikacja, która się nazywa Garbage Collector. Garbage Collector jest praktycznie obecny w każdym języku programowania. Jest to aplikacja, która służy do odświecania pamięci, dokładniej do realokacji pamięci. I ona przez cały czas działania skryptu PHP obserwuje, gdy jest oczywiście włączona, obserwuje, czy nie pojawiają się obiekty, które mają cyrkularną referencję. Gdy takie obiekty z cyrkularną referencją zaczynają się pojawiać w kodzie, wtedy garbage collector zaczyna je kolekcjonować i oznaczać kolorem fioletowym, jednocześnie zachowując też informacje o tym, jaki jest recount poszczególnych obiektów. W momencie, kiedy nastąpi w programie manualne wywołanie garbage collectora albo tak zwany root buffer zostanie przepełniony, następuje drugi etap w garbage collectorze, który jest oparty na algorytmie deep first search. I ten algorytm wędruje po każdym węźle, zaznaczając go od razu na kolor szary, tak żeby nie iterować dwa razy po tym samym, i zmniejsza ten refcount o zero. Następnie przechodzi do kolejnej pętli, też opartej o deep first search, i zaznacza wszystkie obiekty, które mają refcount 0 jako białe, wszystkie, które mają refcount większy od 0 jako czarne. Te, które są białe, w następnej iteracji znowu za pomocą tego samego algorytmu są usuwane z pamięci, reszta pozostaje nieuwolniona. Jeżeli chodzi o garbage collector, to w notacji O ma on długość działania równą ilości węzłów plus ilości krawędzi, które je łączą. Co za tym idzie, im bardziej skomplikowane referencje mamy, tym garbage collector dłużej działa. Dodatkowo garbage collector, tak jak wspomniałem, ma tak zwany root buffer, który domyślnie, przy domyślnej kompilacji PHP ma 10 tysięcy wolnych slotów na obiekty, na rootowe obiekty. I po tych 10 tysiącach następuje wywołanie garbage collectora, który powoduje interrupt naszego programu, czyli zatrzymuje się nasz skrypt i garbage collector próbuje uwolnić pamięć. Więc jak widzicie, uruchamianie garbage collectora co 10 tysięcy z bardzo skomplikowanymi referencjami może powodować to, że nasz program będzie się spowalniał z iteracji na iterację. Jak to się ma do naszego kodu? Otóż tutaj, gdzie mamy to użycie invoice i invoice item, możemy wywołać garbage collector manualnie w naszym skrypcie za pomocą metody gc collect cycles i to striggeruje garbage collector. Jak zobaczymy, pamięć zostanie uwolniona. Garbage collector stwierdził, że wszystko zostało usunięte, te cyrkularne referencje są martwe, można wszystko wyrzucić. Ok, teraz tak. Przygotowaliśmy takie metody, które pokazują, jak wygląda garbage collector w środku. Jeżeli byście chcieli użyć takich metod, to one są natywnie dostępne w języku PHP. Jest metoda, która się nazywa gcstatus i ta metoda gcstatus zwraca tablicę. W tablicy mamy m.in. klucze, które się nazywają roots i to jest ilość obiektów, które mamy skolekcjonowane i mamy klucz threshold, który przechowuje informacje, jak duży jest root buffer. Teraz chciałbym Wam pokazać, jak ten garbage collector działa w ciągu całego swojego cyklu, zanim zacznie czyścić elementy.
zacznijmy od tego miejsca, czyli w momencie, kiedy stworzymy invoice, zobaczycie, że ten garbage collector, tak jak może to ostatnio na razie zakomentuję. Na samym początku, jak widzicie, garbage collector po stworzeniu invoice'a kolekcjonuje zero elementów, dlatego że ten obiekt invoice nie jest w ogóle podejrzany o to, że przy ansecie będzie zajmował miejsce i nie będzie zwolniony przez zarządzanie pamięcią. W momencie, kiedy dołączymy do niego pierwszy element tego invoice'a, wtedy już, zobaczcie, wpadają nam przy pierwszej iteracji dwa obiekty. Pierwszym jest ten invoice, który jest rootowym, i drugim jest invoice item, też który został stworzony na zewnątrz i jest rootowy. I one są już obserwowane przez garbage collector, tak żeby zostały usunięte. Jeżeli chodzi o garbage collector i zarządzanie pamięcią z PHP, trzeba nadmienić, że zarządzanie pamięcią z PHP opiera się o scope'y, w których skrypt działa. To jest ten przykład, który pokazałem wam na samym początku, gdzie mamy jakąś pętlę zmienną, ta zmienna sobie się odpala gdzieś tam w środku i wywołuje tylko tą samą funkcję i sprawdzam, jaki jest ostateczny mem usage w tym wypadku. Jak zobaczycie, pamięć, no tam są jeszcze jakieś małe memoryki, ale pamięć mniej więcej wraca do tego samego stanu, w którym była na samym początku. A to dlatego, że zarówno garbage collector, jak i zarządzanie pamięcią z PHP działa w ramach scope'ów, czyli tutaj, w momencie, kiedy wychodzimy z tej funkcji i te zmienne nie mają referencji na zewnątrz, są traktowane tak samo, jakbyśmy zakończali program i usuwali. Ok, i tym momentem moglibyśmy przejść do takiego teraz już zagadnienia, co robić dalej, no bo wiemy, czym jest refcanding, wiemy, kiedy może wystąpić, ale tak naprawdę jakie podejmujemy działania? Dostajemy najczęściej allocate too much memory i prosimy tylko po prostu o więcej pamięci. Niestety ten problem bez przyjrzenia się mu będzie wracał, no i może wracać coraz częściej. Może wracać też częściej z tego powodu, że mamy więcej danych na przykład, czyli to będzie główny powód. Dlatego też trzeba się zastanowić, jak do tego tematu podejść. Pewne zasady pisania kodu, organizowania projektu, stawiania go mogą zapobiec temu. I pierwsze, co musimy robić, to musimy to monitorować. Tak by nie możemy czekać na te wyjątki dotyczące pamięci czy OM killers systemu. Dlatego narzędzia takie jak Blackfire czy różne inne. Także choćby proprocesor do zrzutu pamięci przy monologu na przykład. Takie style guide'y dotyczące kodowania, na przykład używanie generatorów, nie jest to już nowy feature, już jest bardzo dawna. Pozwala na iterowanie to bardzo dużych setach danych iterowalnych. Coś wprowadzone w PHP 8, Weakmap. Mieliśmy odpowiednik w starszych wersjach PHP jak SPL Object Storage w bibliotece standardowej. Niestety on robi tak zwany hard copy, dlatego Weakmap bardzo dobrze rozwiązuje problem referencji w momencie, gdy chcemy mieć strukturę, która posiada obiekty jako klucze. Jeśli chodzi o tablicę, tak naprawdę powinniśmy preferować obiekty, ale jeśli już korzystamy z tablic, to może nie starajmy się zawsze implementować wszystkich algorytmów wyszukiwania, postarajmy się poszukać w dokumentacji PHP, w samym PHP natywnych funkcji, ponieważ coś, co będzie w C, będzie dużo lepiej napisane i często będzie to lepiej napisane. Pamiętajmy o tym mechanizmie copy and write, jednak przy dużych setach danych może spowodować bardzo duży skok pamięci. No i te asety, które też były pokazane, no tak by to jest bardzo proste do zidentyfikowania, ale powinniśmy jednak przejrzeć kod i spojrzeć, w którym momencie już tych danych tak naprawdę już nie potrzebujemy.
Tak, dodatkowo warto pamiętać, że procesy ciągłe nie muszą mieć tych samych rozszerzeń, co reszta działającego kodu, który jest przeznaczony do requestów HTTP. Jeżeli używamy na przykład Kubernetesa i możemy, czy jesteśmy w stanie zbudować obraz dla różnych procesów, róbmy to zawierając jak najmniej rozszerzeń, tak żeby ten TH był jak najlżejszy, dlatego że w rozszerzeniach, chociaż niektóre są bardzo dobrze dopracowane, dalej znajdują się elementy, które powodują wycieki pamięci. Następna bardzo istotna rzecz, którą odradzamy, nie używajcie ORM-ów, dlatego że to tylko powoduje, że programiści chcą tworzyć te relacje też w modelu bazy danych i nie trudno sobie wyobrazić taką sytuację, że mamy zamówienie się odnosi do produktu, odnosi się do faktury, faktura się odnosi do klienta, zarówno też zamówienie odnosi się do klienta i ta referencja robi się jak pajęczyna w naszym projekcie. Dodatkowo, jeżeli mówimy o samym doktrynie, to doktryn w takiej klasie, która się nazywa Unit of Work, śledzi wszystkie obiekty, które pobrał z bazy danych i które persystował do momentu, kiedy nie wywołamy metody clear. Więc czyszczenie tych obiektów w naszym kodzie, w procesie ciągłym, bez wywoływania tej metody clear i bazowanie tylko na flash i persist, nic nie da, dalej będziemy mieli wycieki pamięci. Jeżeli się łączymy z bazą danych, Marcin wspomniał o generatorach. Generatory są super, tak? Zwracamy i ładujemy tylko pojedyncze rekordy. Jeżeli używamy na przykład sterownika PDO, mamy możliwość ustawienia mu działanie unbuffered. I działanie unbuffered polega na tym, że w skrócie, że połączymy się z bazą danych, utrzymamy połączenie z tą bazą danych i każdy rekord z tej bazy danych pobierzemy osobno. Domyślnie działa PDO w trybie buffered, który powoduje, że on ściąga sobie paczkami rekordy, więc te paczki też zajmują gdzieś pamięć w naszym skrypcie bez naszego udziału. I korzystanie z niemutowalnych obiektów, czyli jak mamy jakieś funkcje, które działają na naszych obiektach z danymi, zwracajmy ich kopię, zamiast zwracać ten sam obiekt, dlatego że niekiedy obiekt przechodzi przez kilka różnych klas czy procesów i to zapobiega nam później wyszukiwania, gdzie ten wyciek był. Ten obiekt nigdy nie dostaje referencji gdzieś po wewnętrznych procesach czy zewnętrznych, jest łatwy do usunięcia. Przechodząc dalej, gdy już mamy całe te podstawy teoretyczne, wszystko wiemy teraz na temat memory leaków, jak sobie teraz poradzić z takim występującym memory leakiem? No, od samego początku musimy jakby wybrać też miejsca, które występują i jakby najprostszym rozwiązaniem będzie też używanie takich funkcji jak get memory usage, get peak memory usage, bądź korzystać z jakich paczek. Kolejnym takim prostszym krokiem może jest użycie profilera i zobaczenie przy pomocy cache grinda czy IDE, w sensie ile kali jest jakiejś funkcji, jakie jest zużycie na przykład pamięci, to już jest jakaś wskazówka. Jednak to nie, tak by też nie, oprócz zużycia pamięci jednak nie dowiemy się wszystkiego na temat memory leaku. Dlatego są też takie narzędzia jak na przykład Meminfo, Memproof czy Valgrind. Ja chciałbym wam pokazać takie narzędzie jak Meminfo. Ono składa się z paczki, właściwie z rozszerzenia w C. Ono nie jest w peklu, tylko musicie sobie to sami skompilować, dodać do PHP. I drugą częścią jest analizer już napisany w PHP, który już pomaga te zrzuty pamięci zanalizować. Pod spodem jest przykładowe użycie. Teraz przejdziemy do przykładu. Mam taki... Na którym ekranie jest? Okay. Dobrze, jest przykład memory leaków, który ja przygotowałem. Już go otwieram.
Jak Łukasz wspomniał, memorliki też występują często w skopach, także my musimy działać w tej zasady dzieli rządź i musimy jednak przejrzeć dokładnie ten kod i pamiętać, że jeśli dana funkcja się kończy, to ona może posprzątać pewne obiekty. Może wystąpić pewien pik pamięci, ale garbage collector może to posprzątać. Tutaj mamy taki kodzik, który generuje taką self-referencję do tych obiektów, no i mamy istotny skok pamięci z tej bazowej, nawet po zakończeniu tego skopu, czyli dalej jest tam 835 kilobajtów. Zrzut pamięci można, można podejść to do tego różnicowo, czyli powiedzmy zrzucać jedno i drugie, ale pierwszym takim, że tak powiem, aspektem szukania tego możemy po prostu zrzucić jedno miejsce. Ja pokażę wam, jak można wprost sobie zobaczyć ten zrzut pamięci. Okej, to tu mam te narzędzie. Ja najpierw pokażę, co tam mamy w funkcjach. Narzędzie nie jest jakieś bardzo rozbudowane, ale jest to wystarczające do zanalizowania takiego wycieku pamięci. Mniej więcej mamy z najważniejszych, to mamy query, refpath, summary, to top children. Pierwszą taką funkcją, z której możemy skorzystać, to będzie summary. Ja sobie to do tymczasowego katalogu zrzuciłem. Ej, coś poszło nie tak. OK. Tak wygląda przykładowy zrzut, znaczy przykładowa analiza tego zrzutu pamięci. Jest to pewna analiza polegająca na tym, co mamy, co w danym momencie w pamięci się działo, że tak powiem. Jest to podzielone na wszystkie typy proste, które widzimy tutaj. I drugą komendą, z którą możemy korzystać, będzie na przykład, powiedzmy sobie, zobaczymy, co przechowuje najwięcej referencji do... Okej. Co tam było nie tak? Okej. Okej, tutaj jakby widać, że za dużo się nie dowiemy, ale możemy, znaczy nie, że się nie dowiemy za dużo, po prostu widzimy, ile dzieci ma, że tak powiem, ten adres w pamięci. Ja sobie go skopiuję. Musimy na końcu jednak podawać za każdym razem. Okay. I powinniśmy skorzystać z flagi verbose, żeby tak naprawdę dowiedzieć, co to jest. I dzięki takiemu zrzutowi możemy się dowiedzieć, że na przykład to jest serwer, super globalny serwer, ponieważ zgodnie z cyklem request response, właściwie zgodnie z cyklem rozpoczęcia działania PHP mamy pewien narzut, pewne tablice files, global, env, wszystko istnieje na samym starcie. Ale jeśli przejdziemy do naszej analizy wstępnej, bo jakby analizując pamięć, powinniśmy przede wszystkim zwrócić uwagę na jedną rzecz. Powinniśmy mniej więcej domenowo wiedzieć, jakie obiekty w danym momencie powinny się znaleźć, bo tak by niechciane obiekty mogą być cały czas alokowane, a to nie jest wskazane, jeśli wiemy, że tak nie powinno być. Po drugie, może być to bardzo duża ilość obiektów danego typu. To wskaże na to, że po prostu garbage collector go nie posprzątał. No i już w istniejących obiektach szukanie na przykład różnych cyrkularnych referencji, no ale żeby znaleźć cyrkularne referencje z wrzucie pamięci, to musielibyśmy dokładnie podejrzeć, co mamy w danym obiekcie. Dlatego ja sobie wyfiltruję wszystkie obiekty user.
i użyjemy sobie trybu verbose. I jest też oczywiście list, bo on jest ograniczony do domyślnie do 10, ale zrzucimy sobie najpierw verbose. Gdzie tam spacja? OK. OK, jak widać właśnie na takim zrzucie pamięci, widzimy tutaj na dole symbol name, to jest tak naprawdę zmienna naszej, nazwa z naszej zmiennej. I jak widać po prostu po adresie tutaj kończącym się na BB8, po prostu obiekt ma self-reference, no i niestety może dojść do sytuacji, że nigdy nie będzie posprzątany. Dostajemy też dodatkowe informacje na temat zajmowanej pamięci, czy jest w jakimś scope'ie i gdzie został tak naprawdę wywołany. Mamy jeszcze 5 minut, ja sobie pozwolę do kodu. Zdarza się tak, że przejrzymy cały nasz kod PHP-owy i dalej mamy wycieki pamięci. To oznacza, że prawdopodobnie używamy jakiegoś extensiona, który ma wyciek pamięci i wtedy możemy użyć tego narzędzia, o którym Marcin wspomniał, mianowicie narzędzia Valgrind. Ja tu mam przygotowane komendy, której nigdy nie pamiętam, więc zawsze sięgam dokumentacji. Musimy ustawić dla skryptu PHP dwie zmienne środowiskowe. Jedna, żeby nie unloadował modułów PHP po skończeniu i żeby nie używał Zend Managera do alokowania pamięci. Następnie używamy komendy Valgrind. Valgrind jest to debugger dla języka C. I żeby przyspieszyć jego zadanie, warto mu przekazać, żeby tylko sprawdzał leaky. Memory leaky, oczywiście te, które są sięgalne. I przechodząc dalej, tutaj mamy taki przygotowany extension z memory leakiem, tam jest tylko, teraz pokażę malloc. I uruchamiamy komendę test2, która jest definiowana w tym rozszerzeniu. Jest niepotrzebne. Taki Valgrind, jak się wykona na naszym skrypcie, niekiedy to jest bardzo długie wykonanie, na samym końcu robi nam podsumowanie. I to podsumowanie w pierwszej linii ma taki istotny wpis, który określa, że mamy memory leak, że mamy pewną ilość danych, która definitywnie została stracona, która nigdy nie będzie zwolniona. I w stack trace'cie powyżej powinniśmy znaleźć też taki wpis. O, tego jest bardzo dużo. Clear Jable, definitely lost in record. I tutaj, jak sobie przejrzymy, będziemy mieli kilka informacji, na przykład to, że nasze test.c ma metodę, ma linię 37 i ta linia 37 powoduje memory leak. Jeżeli byśmy chcieli to zobaczyć, to jest Lion. No to w metodzie w linii 37 nie zrobiliśmy nic więcej niż zalokowaliśmy 128 kilo pamięci i nic nie zrobili i nie zwolniliśmy tego. Na koniec wyświetlimy QR kod. Każdy lubi skanować. I jak skanujecie ten QR kod, nasza firma planuje zrobić warsztaty z wykrywania wycieków pamięci gdzieś w okolicach grudnia albo stycznia w Katowicach. Jeżeli ktoś by miał ochotę, to zapiszcie się na formularz, żebyśmy mieli waszego maila i żebyśmy mogli się do was odezwać. Pytanie. Jeśli nie ma żadnych pytań, to...